ruszyła jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w mieście. Strategiczna w szczególności dla uczniów Wejherowskiej Dziewiątki. Po wieloletnich zmaganiach z codziennymi niedogodnościami podczas lekcji WF-u doczekają się własnej sali gimnastycznej. Prace trwają od 22 kwietnia. Jesteśmy po rozbiórce istniejącego budynku. Przystępujemy do prac ziemnych, trwają wykopy pod fundamenty. W najbliższym czasie przystąpimy do pierwszego betonowania. Jeszcze przed chwilą stał barak. Barak, który właściwie się wpisał jakby już na stałe w tą naszą szkołę. Czasami, jak tu przychodzę, myślę, czy to sen, czy to jest prawda. Musimy ktoś oszczypnąć, czy że to się dzieje naprawdę. Jestem bardzo zadowolona, że się w końcu ruszyła budowa. A warto wspomnieć, że w momencie budowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej miał swoją siedzibę MOPS-u, tej Wejherowskie Centrum Kultury. Kiedy budowaliśmy, też skorzystaliśmy z tego obiektu, no i nadszedł czas, żeby to w końcu zrównać z ziemią. I zacząć od nowa. W ciągu najbliższych 7 miesięcy w tym miejscu powstawać będzie 5,5-metrowa konstrukcja obiektu. Najpierw ściany, roboty instalacyjne, dach. Ważny element, więźba, wiecha tak zwana. Głównie wpłynie to na życie klas 1-3, bo one w tej chwili naprawdę mają ciężkie warunki, jeżeli chodzi o sport. Mają oczywiście boiska do dyspozycji, plac zabaw i salę do zabaw w szkole, no ale niestety jest to niewystarczające. O ile wiosenne słońce sprzyja zajęciom na świeżym powietrzu, o tyle zimą ich przebieg ograniczał niewielki metraż dotychczasowej sali i ściany holu. Teraz czas na zmiany. Będzie to bardzo ładna sala. Nowoczesna powierzchnia dla dzieci to prawie 300 metrów kwadratowych, a cały obiekt wraz z zapleczem sanitarnym, pomieszczeniami dla nauczycieli wychowania fizycznego to będzie około 490 metrów kwadratowych. Oprócz sali oczywiście będą pomieszczenia magazynowe, będą pomieszczenia dla nauczycieli, będą wiadomo natryski, toalety, a przede wszystkim ta główna sala gimnastyczna, którą będzie mogła być dzielona na dwie sale, także będą mogły korzystać dwie klasy jednocześnie. 448 metrów kwadratowych nowej przestrzeni służyć będzie nie tylko uczniom szkoły podstawowej. Docelowo obiekt funkcjonować będzie również po godzinach lekcyjnych i wspomoże młodych lokalnych sportowców. Po godzinach szkolnych sala będzie służyła klubowi naszemu wejherowskiemu karate, który tu już funkcjonuje od lat. Tym bardziej, że planowana jest w przyszłym roku szkolnym otworzenie klasy sportowej karate w szkole podstawowej nr 9. Koszt inwestycji to niemal 2 miliony złotych. Ma ona jednak szansę na nawet 50% dofinansowanie z Ministerstwa Sportu. Decyzja już niebawem. Finalny efekt prac poznamy w ostatnich dniach listopada tego roku.